Studio Skillart powstało, żeby połączyć różne rodzaje sztuki, żeby pokazać, że to nie jest studio tatuażu, a studio ogólnie artystyczne. Półtora roku temu założyliśmy działalność związaną z muralami, czyli z tym, co wykonujemy tutaj między innymi. To była ta jakby najważniejsza, ta główna rzecz, którą wykonywaliśmy. Dla każdego klienta staramy się wykonywać prywatny projekt, żeby był dostosowany do każdego indywidualnie i projekty staram się wykonać. Ja Dawid również wykonuję projekty, tatuję przede wszystkim teraz Dawid. Malujemy zarówno pędzlami, ale też aerografem i ten aerograf to jest bardziej takie narzędzie, które nam lepiej służy, że tak powiem. Częściej go wykorzystujemy w muralach. Znaczy przede wszystkim malujemy po jakichś różnego rodzaju restauracjach, jakichś hotelach, coś takiego, żeby zostawić dla klientów publicznych, żeby do miejsc publicznych, gdzie może to być obserwowane i żeby to miało sens, żeby to trafiało do ludzi. Mamy warsztat, który jest przygotowany do malarstwa lakierniczego. Uprościliśmy po prostu tą nazwę najbardziej taką kojarzoną z różnego rodzaju sztuki, bo zajmujemy się, jak mówię, z tymi muralami, tak i tatuażami. To jest teraz tak jakby najgłówniejszą, priorytetową dziedziną sztuki, którą teraz wykonujemy, to są te tatuaże. Od dzieciństwa starałem się robić rzeczy realistyczne, więc to jest tak jakby moja tak jakby rzecz, którą bym chciał cały czas doskonalić, więc raczej robię realistyczne, staram się przynajmniej robić realistyczne rzeczy, ale wiadomo też podejmuję się konturowych, które też mi pasują, wzory konturowe typowo. No zobaczymy, no. Na pewno wiadomo, że się dąży do swojego stylu. Każdy dąży do swojego stylu. Malujemy aerografem, to jest podstawowa technika, którą staramy się używać. Oczywiście też dochodzą do tego pędzle, tradycyjne metody. Szczotki.